Witamy Państwa w Starek Sidze po godzinach. W końcu udało się namówić kierownika i trenera drużyny Unisław Team, pana Jerzego Silmieńskiego. Witam bardzo. Witam serdecznie. Jest oczywiście Maciek Grodzki, dzisiaj w koszulce Espania, a chociaż Liverpool dzisiaj przegrał, ale o tym nie będziemy rozmawiać. Dobrze, szybciutko. Panie trenerze, jesteście już pewni ćwierćfinałów. Możecie już trochę odetchnąć. No nie wiem, czy tak do końca. Bo widziałem, że drużyna z Wapcza, ona ma 4 punkty i 2 mecze zaległe, więc może mieć tych punktów 10, my na razie mamy 9. To będzie grała z wami. No, dlatego chcemy ten mecz na pewno wygrać, tak? I wszystko zrobimy, żeby go wygrać. Tak naprawdę, czy to nie jest zbyt duży wysiłek dla tych młodych chłopaków? Dzisiaj już znowu graliście turniej Grand Prix w Toruniu. Co chwilę, a to mecz ligowy, wczoraj mecz ligowy z Staffem na Eurodrup Toruń. To jest naprawdę no, ogromny wysiłek dla takich młodych przede wszystkim organizmów. No, tak jak pan mówi, ma pan rację. Z tym, że młody zawodnik musi bardzo dużo grać, tak? Oni nie są tutaj jakoś jak gdyby zamęczani fizycznie. Są zawodnicy, którzy tutaj są zawsze, ale są też zawodnicy, nie wiem, czy zwrócicie uwagę, nieraz są, nieraz ich nie ma, tak? Dzisiaj na przykład dwóch z Torunia nie przyjechało po tym turnieju 18, no po prostu odpoczywają. Jutro też ich nie będzie, ale w piątek będą. Część tych zawodników dzisiejszych, jutro na pewno kogoś nie będzie, żeby trochę odpoczął, też na piątek. Więc no tak to wygląda. Zgłosiliśmy się tutaj do Stalex Ligi po to, żeby oni się jeszcze powiedzmy tutaj ogrywali, tak? Nie liczyliśmy to na jakiś wielki sukces. Chłopcy mają tu grać cały czas ze sobą, tak? Razem, wspólnie, żeby efekty przynosiły mi w młodzieżowych mistrzostwach polskich. Tak jak pan powiedział, graliśmy dzisiaj u 18, Grand Prix trzecie i już mamy awans w kieszeni, tak? Nawet na te czwarte nie musimy jechać, więc to dla nas jest ogromny sukces. 20 mamy U16, drugie Grand Prix. Mam nadzieję, że będzie też dla nas pomyślne i no, na tym najbardziej nam zależy, U18, U16. Czego tak naprawdę możemy spodziewać się w podróżeniu z Unisława w tej końcówce sezonu? Tutaj już no, będziecie mieli na ćwierćfinały, półfinały, gala finałowa. 2 lata temu byliście w tej gali finałowej. Czy widzi pan szansę na ponowny awans do tej gali finałowej? Czy chłopacy są w stanie powalczyć z Rafmixem, z Rode, z FX Broker? No oni są praktycznie przygotowani tak do walki z każdym. Jedyny minus zawodników młodzieżowych to jest taki, że grają nierówno. Raz grają na 100%, raz zagrają na 50%, tak? I od nich nie można wymagać non-stop grania na wysokim poziomie, tak jak już od seniorów, tak? No, to jest całkowicie inna różnica. I no, myślę, że jeśli tak do tego będę dążył, jeśli tu w tej czwórce się znajdziemy, a na tym najbardziej nam zależy, żeby już nie grać w tych tutaj tych playoffach, tak? Te drużyny 5-8 z drugą ligą, żeby trochę też tu odpoczęli. Więc myślę, że mecze ligowe tak sobie też tu poukładamy, żeby być no minimum te 2-3 dni, żeby nie grać w ogóle, żeby być przygotowany na ten mecz. Czy można powiedzieć tak, że to jest takie dla was też odprężenie po tych meczach ligowych, które są naprawdę no, dosyć różne. Bodajże 2 tygodnie temu przegraliście z UKS-em Orlik Mosina jako pierwsza drużyna. Wczoraj też porażka u siebie z Staffem Eurodrup Toruń. No i dzisiaj no, na takie odprężenie, wysokie zwycięstwo, to na pewno też jeszcze buduje morale. No tak, ale mecze drugoligowe mają też, tak jak powiedziałem, no młodzież nie gra równo, tak? Tydzień temu mieliśmy z liderem drugiej ligi, z Wamos Gdańsk i zrobiliśmy remis, tak? Praktycznie ten mecz mieliśmy wygrać, bo byliśmy drużyną lepszą, tak? No, tak się jakoś ułożyło, że drużyna wyszła w 5, Wamos, no i wyrównała na 3-3. Mieliśmy te swoje sytuacje, tak jak tu zwróciliście uwagę, Szatkowski raz z prawej, raz z lewej do pustej, po prostu nie mógł jak gdyby tej piłki tam skierować do bramki, tak? Tylko po bokach. I tak jest w drugiej lidze, no oni tak grają, no. Myślę, że za 2 lata, za 3 lata ten zespół już będzie tak ograny, jeśli zostanie w tym składzie, że no nie chcę tu mówić, ale drużyny z tej górszej, z wyższej półki, czyli Rafmix, tak, MDD Bydgoszcz, będą miały naprawdę duży problem z nimi.
jeśli będą tak się rozwijać. Uczyli pan Szatkowskiego przed tym meczem, żeby uważał na żółtą kartkę? No, on ma uważać, tak. On dzisiaj grał 3 mecze już dzisiaj grał, tak? W 18, bo to jest rocznik 9-4. A zresztą chyba widzicie, że to jest chłopak, który napędza tą całą drużynę, tak? On kondycyjnie to jest, no, ze stali. On nie jest do złamania, tak? Jeśli chodzi o kondycję. Maciek, porozmawiajmy chwilę o drugiej drużynie, która grała w tym meczu. Chełmża Futsal Team. No i chyba możemy powiedzieć ostatnie miejsce, no i mecz z Hydrokompletem w barażach. Znaczy, czy ostatnie miejsce, nie wiem, nie analizowałem jeszcze tak dokładnie. Sprawdzałem tabelę, no bym musiał tam drużyna Skody i Wojownika przegrać swoje mecze dosyć poważnie, żeby nie była Chełmża ostatnia. Mimo takiej tutaj postawy w pierwszej lidze uważam, że jest to zespół dosyć dobry. Inaczej by się do tej naszej pierwszej ligi nie dostał. Na pewno nie są na pozycji straconej w tych barażach. Nie wiadomo jeszcze dokładnie z kim. Z Hydrokompletem wiadomo, że na pewno zagrają jako ostatnia drużyna z pierwszą drużyną z Hydrokomplet Grudziądz. Także no tutaj na pewno będzie futbol otwarty. Jedna i druga drużyna na pewno będzie chciała z tego pojedynku wyjść zwycięsko. Bardzo, bardzo fajni zawodnicy w drużynie z Chełmży. Kilka naprawdę fajnych nazwisk, także dużo, dużo można powiedzieć, że do tej naszej ligi wnieśli. No i Kamil Ciesielski też dzisiaj tak strasznie ostrożnie, zachowawczo, brak dyskusji z sędzią, no bo on by nie zagrał w tym barażu z drużyną z Grudziądza, bo to był ostatni mecz już dla Chełmży, teraz już tylko barasz. No dokładnie, Kamil od samego tutaj początku, jak gra u nas w drużynie Chełmży, dokładnie tak jak tutaj trener Runictwa powiedział, że u nich właśnie Rafał Szatkowski, to można powiedzieć, że drużynie z Chełmży taką osobą jest właśnie Kamil Ciesielski, także każda drużyna na pewno potrzebuje jakiegoś lidera, który no, będzie to napędzał w odpowiednim momencie też troszeczkę zimnej głowy i na pewno każda drużyna takiej osoby potrzebuje. Wszystkie tak naprawdę pory barażowe zapowiadają się niezwykle ciekawie. Gdyby tabela została zamknięta w tym momencie, no to Chełmża zagrałaby właśnie z drużyną z Hydrokomplet Grudziądz. Biedronka zagrałaby z drużyną Wojownika Wapcz. A WSD Twoja Szkoła Grudziądz ze Skodą Bielsko-Biała Grudziądz. To mogą być tam naprawdę niezwykle ciekawe te pary. No dokładnie, tak jak już we wcześniejszych programach wspominałem, w tym roku ten poziom naprawdę bardzo mocno skoczył w górę. Nie można w krótkich tutaj słowach stwierdzić, że dana drużyna będzie lepsza, wyjdzie zwycięsko z danej konfrontacji, także na pewno każdy mecz będzie inny i w każdym meczu może ta sytuacja się całkowicie zmienić. Wracając jeszcze do spotkań na tych niższych szczeblach, no to już możemy tutaj powiedzieć, że właśnie drużyny Hydrokomplet, WSD, Biedronka, no i prawdopodobnie Ekopol albo LB. Tam jeszcze jest naprawdę ciekawa walka o tą drugą ligę, no ty więcej spotkań widzisz tutaj na hali widowiskowo sportowej sieci. Komu byś dał większe szanse na te barażę drużyna LB czy Ekopol? To są bardzo dwie podobne do siebie drużyny, także tutaj tylko i wyłącznie dyspozycja dnia może zadecydować o tym czwartym i ostatnim miejscu, które jakby będzie gwarantowało udział w tych barażach. Także na pewno tutaj nie postawiłbym punktu ani dla drużyny LB, ani dla drużyny Ekopolu. Tylko i wyłącznie dyspozycja w danym dniu. Panie trenerze, no to tak na zakończenie szybciutko. Niech pan wytypuje 4 drużyny, które zagrają na gali finałowej. Zobaczymy później, czy na koniec, czy to się sprawdziło. Powiem szczerze, że nie widziałem tych drużyn, które grają teraz w drugiej lidze. Te drużyny, które zostały wymienione, wszystkich nie widziałem, więc trudno mi tutaj oceniać. Ale jeśli brokersi, tak, bo wiem, jak oni grają, Raf Mix, zagrają na swoim poziomie, to na pewno te dwie drużyny będą. Tak, MDD tak samo. Myślę, że jak moi młodzi dadzą z siebie wszystko, więc ja to tak widzę, jak teraz jest, tak? Zrobimy to, jak powiedziałem, wszystko, aby jak gdyby nie grać w tych barażach z tymi drużynami z drugiej ligi, żeby zostać, odpocząć, przygotować się jak gdyby na te play-offy, tak?
Mówiłem to o Rafale Szatkowskim, ale też chciałbym wymienić, że mamy takiego zawodnika Mateusza Komora, który jest no, bardzo dobrym zawodnikiem. Nie wiem jak dzisiaj, czy dostał też dostał. Więc samo to świadczy o tym, że strzela bramki, podaje, tak, i też porywa tą drużynę do tutaj do ruchu i do działania, tak, do walki. Więc jeśli ci zawodnicy będą no, w dobrej formie, więc myślę, że będzie wszystko okej, nie? Maciek, twoje typy? Myślę, że tutaj przy każdym typie trenera mogę się podpisać. Tak samo taką czwórkę typuję do tego udziału. Ja myślę, że w gali finałowej będzie Skoda BS Auto Grzyjące, ale to zobaczymy. Dziękujemy Państwu za uwagę. Moim gościem był trener i prezes Unisław Team, pan Jerzy Siemieński. Dziękuję bardzo za przybycie. Dziękuję bardzo. Maciek Grodzki. Do zobaczenia, do usłyszenia.